Pasji, zaangażowania i woli walki od młodych piłkarzy mogliby się uczyć zblazowani zawodowcy z Ekstraklasy. Nikt tanio skóry nie sprzedał, zarówno mecz o mistrzostwo, jak i mały finał, czyli ten o trzecie miejsce, rozstrzygnięto dopiero w rzutach karnych. Graliśmy dobrze, ciężko było. Najtrudniej było z Orką Nowy Sącz. Walczyliśmy do końca, nie dawaliśmy się, no i wygraliśmy wszystko. Fenomen piłki nożnej trwa. Młode drużyny walczą jak szalone. Miło jest patrzeć i kibicować. Młodość to nie tylko komputer i komórka, to także sport, to także pasja, to także to boiskowe zaangażowanie. Może dla wielu z nich przygoda ze sportem skończy się na takich turniejach, a może wielu z nich już niedługo będą reprezentować Małopolskę, Polskę w końcu, na jakichś poważnych zawodach sportowych. Moje marzenia idą w kierunku kolektywów. Istotne jest to, czy potrafimy wyprodukować, wyszkolić, wyselekcjonować zespoły. Sądząc po Małopolska Cup, młoda, bezinteresowna piłka ma się świetnie, znacznie gorzej z tą już dorosłą, klubową. A może by tak pozamieniać zawodników? W końcu byłoby co oglądać w Ekstraklasie.